Люблю близких наших. W zasadzie nie pytanie, tylko takie wnioski. Po pierwsze dziękuję za sprawozdanie, za całoroczną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Po drugie chciałem powiedzieć, że jakby taką szczególną troską, taki apel, żebyście Państwo może mieli edukację prewencyjną, działania, na przykład działania na rzecz osób starszych, będących w naszym mieście, które często są ofiarami wyłudzeń różnego rodzaju, okazji sprzedażowych i tak dalej. To są przestępstwa, które w Lubartowie zdarzają się co prawda rzadko, aczkolwiek tego typu działania mam zgłaszane prośby o pomoc w załatwieniu takich spraw. Natomiast bardzo bym prosił, żeby pomóc nam starszym mieszkańcom miasta uświadomić i o takich zagrożeniach i podjąć jakąś akcję informującą, w jaki sposób mają się zachować, czego unikać. I druga prośba to jest w zasadzie wniosek. Tak, rozmawialiśmy na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego o tym, że bardzo chętnie, myślę, że jako, my jako Rady Członkowie Komisji, ale myślę też, że większość Rady znaleźliśmy jakieś środki w budżecie na rozbudowę czy też przebudowę systemu monitoringu miejskiego, po to, żeby te miejsca publiczne w mieście były bardziej chronione, po to również, żeby nasze mienie gminne, to jest wiaty przystankowe, kosze na śmieci, tego typu były mniej niszczone przez osoby w porach, w godzinach, kiedy ten ruch w mieście osób pieszych jest mniejszy. Więc z takim wnioskiem, że może byśmy jakoś wspólnie taką inicjatywę rozbudowy tego systemu monitoringu i monitoringu tych miejsc publicznych starali się podjąć i żebyśmy te działania wzmocnili. Myślę, że to poprawi znacznie bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania?